Subskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać powiadomienia z nowymi filmami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy wierni, 1 września 1942 roku ksiądz Władysław Miś, proboszcz parafii pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Krakowie, został aresztowany przez gestapo za pomaganie Żydom. Z krakowskiego więzienia przy ulicy Montelupich kapłan został przewieziony do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. 18 stycznia 1945 roku hitlerowcy ewakuowali obóz. 25 tysięcy więźniów, wśród nich był także ksiądz Miś. Pognali oni na zachód. W Wodzisławiu Śląskim więźniów wtłoczono do wagonów węglarek i wywięziono do Mauthausen, a następnie do jego filii, do obozu głodu i śmierci w austriackim Ebensee. 6 maja 1945 roku, kiedy wojska amerykańskie wyzwoliły obóz, ksiądz Władysław Miś odzyskał wolność. Schorowany i wycieńczony kapłan powrócił do Krakowa w lipcu 1945 roku. Cierpiał na ropne zapalenie kręgów lędźwiowych. Część kręgów była zniszczona. Każdy ruch powodował ogromny ból. Zdjęcie rentgenowskie wykazało znaczny ubytek kości kręgosłupa w jednym z kręgów lędźwiowych. Lekarze wykluczyli możliwość odbudowy kości. Obawiali się, że kręgosłup może się w każdej chwili złamać, co spowoduje porażenie nóg. Choć zalecono księdzu Misiowi leżenie, on nie chciał opuszczać codziennej mszy świętej i zaniedbywać duszpasterskich obowiązków. Odpoczął zaledwie 2 miesiące i wrócił do posługi kapłańskiej. Od tego czasu proboszcz parafii Wszystkich Świętych nie leczył się i nie korzystał z porad lekarskich. W maju w 1948 roku ksiądz biskup Stanisław Rozpont zachęcił księdza Misia, by pomodlił się o uzdrowienie za wstawiennictwem zmarłego w opinii świętości karmelity bosego ojca Rafała Kalinowskiego. Kilka dni później ksiądz Miś poprosił ojców karmelitów o odprawienie nowenny w swojej intencji. Jeszcze w czasie trwania modlitwy poczuł ulgę w cierpieniu. Kiedy nowenna się zakończyła, był uzdrowiony. Cud zatwierdzono dekretem 13 stycznia w 1983 roku. I ten cud posłużył do beatyfikacji ojca Rafała Kalinowskiego, którego dzisiaj wspominamy. Nie tylko księdzu Misiowi pomógł ojciec Rafał, kiedy już był w niebie. Później pomógł także dziecku, które wpadło pod samochód w Wadowicach, gdzie umarł ojciec Kalinowski. Dziecko miało takie obrażenia, czaszkę miało połamaną, kości wewnątrz tej czaszki, że lekarze nie potrafili temu dziecku pomóc. I wtedy także pomogła modlitwa wówczas już błogosławionego ojca Rafała Kalinowskiego. I dziecko za jego przyczyną także odzyskało zdrowie. I tamten cud posłużył do kanonizacji ojca Rafała. I wiele takich cudów wyświadczył ojciec Rafał. Święci zostali nam dani, by nam pomagać. I o czym właśnie świadczą liczne cuda. Różne ich działania, kiedy przychodzą nam z pomocą. Ale nie tylko w ten sposób nam pomagają święci. A może przede wszystkim bardziej pomagają nam w sposobie życia. Bo powinniśmy pamiętać i nie zachowywać się jak małe dzieci, które rodziców ciągle tylko proszą o coś,
a nie naśladują czy nie słuchają rodziców. My powinniśmy być dojrzali i mądrzy, a więc nie bójmy się prosić świętych o wstawiennictwo i pomoc w różnych potrzebach, ale nade wszystko naśladujmy ich, bo oni są nam dani, byśmy, patrząc na ich życie, zdążali do nieba, a więc mają nam pomóc dostać się do Królestwa Niebieskiego. I stąd taki niezliczony zastęp świętych, który ma nam pomóc w naszej drodze do nieba. A więc prośmy za ich przyczyną w różnych naszych potrzebach. Dzisiaj szczególnie wzywając pomocy ojca Rafała Kalinowskiego, wielkiego świętego, człowieka, który godzinami spowiadał ludzi, był dobrym kierownikiem duchowym, ale także wiódł życie umartwione. Bardzo dużo pościł, umartwiał swoje ciało, słynął ze świętego życia. I dlatego starajmy się go i my, oczywiście w ramach swojego stanu życia i powołania, bo my nie jesteśmy zakonnikami, naśladować jego hart ducha, jego oddanie się Panu Bogu, by jego przykład pomógł nam w zdążaniu do nieba. Amen. Subskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać powiadomienia z nowymi filmami. Bóg zapłać za wasze wsparcie, to dzięki niemu nauki katolickie mogą się rozwijać. Dołącz do naszej listy mailingowej. Link do zapisu w opisie filmu.